take some time, gonna make her mine, gonna make her mine. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Zaczynamy daily vloga numer 2 albo numer 1, poprzedni już się liczy jako vlog, więc numer 2. Szybki rozruch z rana i słuchajcie, pobiegaliśmy, poćwiczyliśmy. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w Warszawie, więc zbieramy się, idziemy jeść śniadanie. Nie wierzę, w ogóle kura zapomniał garażu zamknąć, masakra, ale to od razu trzeba coś z tym zrobić. Jakieś jaja mu zrobimy, schowamy mu może jakieś ciężary, może wrzucimy pod samochód. Ciekawe, czy się w ogóle skapnie, ale to później zobaczymy. Kurierzy go budzą, on mówił, że kurierzy go budzą i musi otwierać bramę. To teraz zamknie. Drążki już są tutaj położone, więc jak coś to zobaczysz, on zobaczył już, że garaż był otwarty. Na pewno go zamknął, ale później zobaczy, że nie było drążków. To jest przynajmniej ta jedna rzecz. Ciężka misja, ale próbuję podołać wyzwaniu daily vloga, więc na wstępie możecie od razu zostawić łapę na zachętę, rozkręcić to. Zostało jeszcze troszkę odcinków do nagrania i miejscowości do zwiedzenia. Pamiętajcie, piszcie w komentarzu, które miejscowości mam odwiedzić, bo następną jest Kraków, tak jak mówiłem. Muszę mówić wolniej, ale wyraźniej. Dzień dobry, drążek chciałem zamówić. Co wy robicie? Ćwiczymy. Ja mam sekret na wzrost. W tej chwili moim sekretem jest dodanie jednego jajka, czyli wcześniej jadłem 3, to teraz jem 4. Jajeczniczka albo mogą to być sadzone. A patrz jak już profesjonalnie, co? A przed chwilą chodzi i mówi, no tutaj kopiec kreta. A to ja się jajeczko. Ja jestem na masie, więc ja mogę sobie pozwolić na wszystko. To wszystko musi być przede wszystkim luźna głowa. Człowiek powinien być szczęśliwy, a nie tylko nabity. Wiecie o co chodzi? Chyba też tak myślicie, nie? No, a oprócz jajecznicy to jeszcze 2 tościki sobie jem z serem żółtym, takim nabitym, podwójnym, żeby wiecie, było dużo kalorii. No i tyle. A ja paczkę. A ja opakowanie płatków i też śniadaniowych też wchodzi. Ale jak kura je jajka, to nie podchodzi pod jakieś kozioła. No, swoje własne, kanibalizm. Kurze jaja. Jaja z chowu majtkowego. Suchary. 2. A czerwone mokasyny. iPapel. Dobra, zapraszam do sklepu. Ja się jeszcze nie żegnam, jeszcze będę jechał w samochodzie z wami. Na pewno coś zostawiliśmy, znaczy przynajmniej Adam. Jeszcze coś w garażu zostawiłem. Co zostawiłeś? Bo minął cały dzień, zapomnieliśmy o tym garażu. Co tu jeszcze będziesz robił wtedy z tym miejscem? No to tu drążki zamontuję te, które były gdzieś tutaj. Ktoś mi zajebał drążki. To były tutaj one. Nie? A był otwarty garaż. Jaka beka? No nie ma. A co? 2 drążki były, nie? 2 drążki, nie? Skurczybyki. Ciekawe. Nie przenosili drążków tam chyba, nie? Nie, no ja nic nie ruszałem tych drążków. To stary zajebali drążki. Beka. Ale po co komu? To co, ktoś z osiedla? Ale zobacz, ten drążki by ktoś brał, jakby mógł pas wziąć. Z osiedla by ktoś zabrał? To cwaniaki, nie? Ale mu zostawiłeś garaż na noc otwarty. Otwarty był, no. Masakra, a nie przenosiłeś go gdzieś do... Drążku? No. Nie. Chyba, że ty przeniosłeś, bo się śmieje. Ty kurde, to ci się udało, stary, to Boga w sam raz. A już miałem dzwonić do chłopaków, żeby wysłali kolejne. Ale spoko. A gdzie one są? Zimna krew, jakby ktoś sobie po prostu prezent wziął. Zimna krew, no bo jak produkuję, no to mam pod dostatkiem, nie? Ale ogólnie to jazdę mi zrobiliście, no dobrze. Pod balkonem swoim za ścianą. No to idź teraz po niej. Pod tarasem. No nie będę tego targał. Dawaj. Dojechaliśmy na dworzec centralny, także teraz czekamy na PKP, mamy jeszcze pół godziny. Dzięki do zobaczenia kiedyś raz. Tam. No. Kierunek Kraków. Powodzenia, mam nadzieję, że chłopaki dacie radę, jakoś ogarniecie się tam. Na razie jest ciężko, dobrze. Na razie ciężko, ale staram się. Chcecie zobaczyć, jak wygląda moje koło od walizki? Patrz. Takim sposobem nie mogę ciągnąć mojej walizki w normalny sposób, tylko muszę ją obrócić. Proszę już bardzo. Yeah, co się dzieje? Ja nie wierzę. Nie mamy jeszcze noclegu w Krakowie, nic nie mamy, a to wygląda tak, jak wygląda, więc będziemy sobie stać ładne 3 godziny. Dobrze, że nie wzięliśmy tego 5-godzinnego, nie? Bo bym przez zesłał. Panie konduktorze, mdleję. Dawno nie byłem w takim wagonie. A, bo on jedzie do Papagi. Czekaj. O, ile mamy czasu? Przejdę do 3-5 minut? Nie, można iść. No, jak chce pan, to pan biegnie. No. Dawaj! Jest! Informujemy, że wagon. Ty miałeś pracować, a nie spać. Co ja widzę? Zmęczenie, zwątpienie na twojej twarzy? Masakra. Mamy taki problem z noclegiem, jak nigdy w życiu. Przysięgam, że nigdy w życiu nie było takiego problemu, żebym gdzieś znalazł zakwaterowanie na jedną noc, chyba że zapłacę 600 zł za noc, no ale nie jestem takim burżujem, bo nie mam takich pieniędzy, więc tego nie robię. Ten się w głowie zakręcił, przepraszam. Po crossfitowemu, dobra. Witam Cię, Kraków. Jesteśmy w tym przepięknym mieście, ale jeszcze nie wiem, gdzie będziemy spać. No patrz, jak nagrywasz, człowieku. No przecież widzę, jak nagrywam. Nie mi głowę ucinasz. Nic ci nie ucina. Weź to, zostaw to, zwalniam cię. Dobra. Uciekaj, jak się cieszysz. Żartowałem. Dobra, masz tę pracę. Przepraszam. Co za żenada, ty. O, stary. Także dojechaliśmy ostatecznie do Krakowa, jak widzicie żywo tutaj dopiero się zaczyna, ponieważ zbliża się północ. Jeszcze pokażę wam, gdzie się zatrzymujemy, bo miejsce dosyć specyficzne. Zapowietrzenie. Także tak, moi drodzy, jesteśmy na siłowni i śpimy na siłowni. Dzisiaj śpimy na siłowni u tego gościa, u Maksyma Riznyka. Także uratował nam tyłek. I naprawdę nie było gdzie spać. 5 godzin szukaliśmy wszędzie. Wszędzie, gdzie weszliśmy, było sorry, nie mamy miejsc. Materace, koce, ale przyjemnie. Nie, jest ciepło, jest bardzo fajnie tak naprawdę. Co to więcej. I trening od razu rano zrobimy. Zobacz, lepsze warunki niż w hotelu, stary. No, dzięki, przemyjemy siłownię. Imprezę. Zmieniamy, jutro jak wrócisz, to tu wszędzie będzie iPad. Czuję się bezpieczny. Twierdza zamknięta. Łazienka tam na lewo, straj taśma tu i na prawo 2 prysznice. Dobra. Dobra, idziemy spać, słuchajcie, daily vlog numer któryś, 3 chyba, tak się kończy, śpimy na siłowni, wstajemy rano, jutro widzimy się ponownie, zostawcie łapę do góry, niech to trwa jak najdłużej, czyli jakiś tydzień, może 2 tygodnie, zobaczymy, ile uda się zrobić, na ile starczy energii, na razie jesteśmy wypompowani, więc widzimy się jutro, peace out brother, buziaczki, dobranoc i na razie.